dlaczego chodzimy po wydeptanych ścieżkach. Boimy się, nie chcemy niczego poznawać. Jest nam tak wygodnie? Większość z nas tylko pracuje, je, śpi i wpadamy w takie błędne koło. Ciągle to samo, bez zmian. Coś, co nam się podoba, ale tylko do czasu. Żyjemy życiem, którego nigdy nie chcieliśmy. Świat, który znamy, nie jest i nie będzie już taki sam. Jest szary. Towarzyszu podróży, zbudowałeś byt swój, zasklepiając jak termit wyloty ku światłu. I zawinąłeś się w kłębek, w kokonie nawyków, w dławiącym rytuale codziennego życia. I choć przyprawia cię on co dzień o szaleństwo, mozolnie wzniosłeś szaniec z tego rytuału. Przeciw wichrom, przypływom, gwiazdom i uczuciom. Dość trudu cię kosztuje, by co dnia zapomnieć swej kondycji człowieka. Teraz glina, z której zostałeś utworzony, wyschła i stwardniała. Nikt już się nie dobudzi w tobie astronoma, muzyka, altruisty, poety, człowieka, którzy zamieszkiwali może ciebie kiedyś. Czas zaczyna mijać szybciej i szybciej, aż nagle nadchodzi ten moment, gdy odchodzimy.